Witam Państwa, Anna Sulawska, zapraszam na informacje. Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji to spółka miejska, która ostatnimi czasy nie miała szczęścia do prezesów. W atmosferze kontrowersji odbyło się odwołanie z tej funkcji Tadeusza Fijałki. Jego miejsce zajął dotychczasowy radca prawny Urzędu Miasta Ireneusz J. Celowo nie używamy tutaj pełnego nazwiska, bo jak się okazuje, obecny prezes KPWiK był pozwanym w procesie, jaki wytoczył mu były klient. Sprawa dotyczyła bezprawnego zatrzymania i nierozliczenia przez Ireneusza J. kwoty ponad 49 tysięcy. Wyrokiem z 17 grudnia 2013 roku sąd gospodarczy rozpoznawał sprawę spowództwa jednej ze spółek przeciwko panu Ireneuszowi J. o zasądzenie określonej kwoty pieniędzy. Sąd uwzględnił roszczenia powoda i zasądził od pozwanego na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 49 050 zł i 58 groszy wraz z ustawowymi odsetkami oraz koszty procesu i nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa koszty opinii. Cała sprawa dotyczy lat 2002-2007, gdy Ireneusz J. świadczył usługi prawne na rzecz pewnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego praca polegała m.in. na reprezentowaniu owej spółki przed sądami, organami administracji publicznej, urzędami skarbowymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych. I właśnie w tym ostatnim aspekcie pojawiły się niejasności i sprawa trafiła do sądu. Ireneusz J. został pozwany przez spółkę, na rzecz której świadczył usługi prawne. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji z 17 grudnia 2013 roku, pozwany bowiem bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody powódki wskazał komornikom swój rachunek bankowy, na który komornicy mieli przekazywać wszelkie wyegzekwowane od dłużników kwoty, co też faktycznie miało miejsce. Dalej czytamy. Kwoty zostały bezprawnie zatrzymane przez pozwanego i nierozliczone z powodem. Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie tłumaczy. W sytuacji, kiedy dowiedział się o tym powód, zwrócił się o zwrot tej kwoty, niemniej jednak pozwany odmówił wydania tych pieniędzy. Ponadto podniósł zarzut potrącenia z uwagi na swoją wierzytelność wobec tej spółki. Jednakże sąd pierwszej instancji uznał, że nie ma racji pozwany w takim zakresie, w jakim po pierwsze uważał, że należne są mu te pieniądze, w związku z tym uprawniony był do podniesienia zarzutu potrącenia, albowiem nie był w stanie wykazać, że między stronami była jakakolwiek umowa, jakiekolwiek roszczenie istniało między stronami, a zatem sąd pierwszej instancji uznał, że nie było żadnych podstaw do tego, żeby po pierwsze odmówić zwrotu tych pieniędzy na rzecz spółki, a po drugie, że istniało jakiekolwiek roszczenie, które miał pozwany wobec powoda. W związku z tym wyrok był jednoznaczny. Jak czytamy, sąd zasądza od pozwanego Ireneusza J. na rzecz powoda kwotę 49 500 zł i 58 groszy wraz z ustawowymi odsetkami. Z tym wyrokiem nie zgodził się pozwany. Wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Lublinie i wyrokiem z dnia 12 września 2014 roku Sąd Okręgowy 9 Wydział Gospodarczy na skutek tej apelacji rozpoznał tą sprawę i tą apelację oddalił, uznając, że sąd pierwszej instancji wydał słuszny i prawidłowy wyrok w zakresie zasądzenia od pozwanego tej kwoty. W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 września 2014 roku czytamy, że apelacja złożona przez Ireneusza J. nie zasługuje na uwzględnienie. Jeszcze jednym istotnym elementem, który pojawił się w sprawie, jest dokument, który przedstawił pozwany Ireneusz J. sądowi. Dokument ten, rzekomo podpisany przez prezesa spółki, miał upoważniać Ireneusza J. do przelania wyegzekwowanych kwot na swoje konto. Jednak według zeznań prezesa dokument taki jest nieprawdziwy, a podpis nad nim widniejący nie jest jego autorstwa. W aktach sprawy czytamy zeznania świadka. Nie sporządzałem takiego dokumentu. Absolutnie to nie jest mój podpis.
Do zbadania autentyczności podpisu został powołany biegły, jednak nie mógł on jednoznacznie określić, czy podpis jest sfałszowany, ponieważ pozwany Ireneusz J. nie przedstawił w sądzie oryginału pisma, lecz jego kserokopię, co wykluczało jednoznaczny wynik. Jednak zdaniem sądu działało to na niekorzyść pozwanego. No sąd uznał, że postępowanie dowodowe nie potwierdziło faktu zawarcia umowy pozwanego z reprezentującym powoda obywatelem Włoch, na mocy której pozwany miałby uzyskać prawo do zatrzymania tych kwot, bo chodzi tutaj o umowę, która na mocą której on miałby prawo do zatrzymania kwot uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego. Tutaj to postępowanie nie potwierdziło tego. Cały proces, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, skończył się dla pozwanego Ireneusza J., obecnego prezesa KP WIG, wyrokiem nakazującym oddać zatrzymane pieniądze w kwocie prawie 50 tysięcy złotych. I tu powstaje pytanie, czy człowiek, który obecnie zarządza spółką miejską, prowadzącą wielką unijną inwestycję za prawie 61 milionów, a mający na swoim koncie prawomocny wyrok w sprawie gospodarczej, powinien w ogóle zajmować to stanowisko? Kwestie pełnienia przez taką osobę funkcji publicznych, jeśli była dłużnikiem w stosunku do jakiejś firmy, no to jest tylko i wyłącznie jakby kwestia, no już nie związana z samym procesem orzekania, tylko rzecz, która może być ewentualnie przedmiotem rozstrzygania przez stosowne władze, które powołały tę osobę. Chcieliśmy o to zapytać burmistrza Mirosława Włodarczyka, jednak nie zastaliśmy go w urzędzie. Obiecano nam, że sekretariat burmistrza się z nami skontaktuje. Do tej pory czekamy na telefon. Jednak na ostatniej konferencji prasowej Mirosław Włodarczyk mówił tak. Będą dotąd zmiany, póki nie będzie najlepszego prezesa, najlepszego dyrektora, który będzie gwarantował rozwój jednostki, rozwój firmy. Tak będzie. Panie burmistrzu, jak to się ma do sprawy Ireneusza J., prezesa Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, przez którego ręce ma przejść około 61 milionów złotych? Sąd rejonowy w Kraśniku wydał wyrok w sprawie gróźb karalnych, jakie na jednym z portali społecznościowych pod adresem Jarosława Czerwa kierował mieszkaniec Kraśnika. Przypomnijmy, pod koniec lipca na Facebooku Jerzy B. groził wicestaroście kraśnickiemu Jarosławowi Czerwowi uszkodzeniem ciała. Śledczy uznali, że wpis może budzić uzasadnioną obawę i może realnie zagrażać Czerwowi. Jerzy B. przyznał się do winy i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Sąd wymierzył grzywnę w wysokości 1200 zł oraz obciążył oskarżonego kosztami sądowymi. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Kraśniku w drugim Wydziale Karnym w składzie ustawą obecnym po rozpoznaniu sprawy Jerzego B., syna Mariana i Marii z domu urodzonego 30 marca 1966 roku w Kraśniku, oskarżonego o to, że w dniu 4 lipca 2014 roku w Kraśniku województwa lubelskiego groził na portalu społecznościowym Facebook uszkodzeniem ciała, przy czym groźba ta wzbudziła uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona. To jest o czyn z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. Oskarżonego Jerzego uznaje za winnego popełnionego mu czynu z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego skazuje go na karę grzywny w wysokości 120 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Zgromadzone dowody w tej sprawie, przede wszystkim wyjaśnienia oskarżonego, a także zeznania pokrzywdzonego, potwierdzają ponad wszelką wątpliwość, iż oskarżony dopuścił się zarzuconego mu przestępstwa z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. Na tę okoliczność oskarżony złożył krótkie wyjaśnienia, podał, że istotnie w sposób przytoczony w tezie aktu oskarżenia zamieścił wpis, którego właśnie on był autorem. Swoje wyjaśnienia ograniczy w istocie do tego stwierdzenia, aczkolwiek uzupełnienie podając, iż to, co uczynił, określił wprost. Cytuję, wiem, że głupotę zrobiłem, za którą to bardzo żałuję. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze,
Prokurator tenże wniosek zaakceptował, skierował do sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem o wydanie wyroku w trybie artykułu 335 KPK. Sąd po przeanalizowaniu materiałów w sprawie uznał, że wydanie takiego wyroku w dniu dzisiejszym na posiedzeniu jest możliwe, stąd też podzielił pobyt w całej rozciągłości prokuratora wyrażone aktem oskarżenia i dlatego wymierzył oskarżonemu karę przytoczoną w wyroku, a więc karę 120 stawek dziennych po 10 zł każda stawka. Odpis tego wyroku zostanie przesłany stronom oskarżonemu oskarżycielowi posiłkowemu pokrzywdzonemu, którego w dniu dzisiejszym reprezentował na sali rozpraw pełnomocnik. To tyle w tej sprawie. Mam nadzieję, że ten wyrok będzie przestrogą dla tych wszystkich, którzy przemocą chcą wpływać na życie publiczne w Kraśniku. Mam również nadzieję, że zatrzyma on falę nienawiści, jaka została rozpętana w naszym mieście. Chciałbym, aby wpłynął on na to, że język politycznych sporów, język nienawiści zostanie zastąpiony merytoryczną dyskusją na temat tego, jaka jest przyszłość Kraśnika, jaka jest przyszłość Kraśniczan. Apeluję tutaj do wszystkich kandydatów, aby nie przenosić sporów politycznych Sejmu tutaj do naszego miasta. Kolejna grupa kobiet z Kraśnika bogatsza nowe doświadczenia kulinarne. Zakończyła się kolejna już edycja kursu zdrowego żywienia Dieta Pełna Życia zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Celem kursu było dostarczenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i naturalnego wzmacniania odporności organizmu. Uczestniczki zdobyły praktyczną umiejętność przygotowania i bilansowania posiłków. Część teoretyczna uzupełniona została przyrządzaniem zdrowych, niskokalorycznych, a jednocześnie sycących potraw oraz ich degustacją dowodzącą, że zdrowe odżywianie może być smaczne, proste i przyjemne. No, zajęcia były bardzo ciekawe, interesujące. Można było poznać dużo nowych przepisów, przede wszystkim takie dietetyczne gotowanie. Powiem, że niedrogo. Robiłyśmy takie różne sałatki, różne takie tarty, których na co dzień w domu się nie robi. No bo przeważnie tradycyjne jakieś tam, prawda, jakieś tam posiłki szybciutko. No a tutaj to po prostu no przyszłam po to, żeby na przykład dowiedzieć się czegoś, zobaczyć jak to można inaczej. No i co wtorek miałyśmy tutaj obfite kolacje, co oczywiście trochę można się było obawiać, prawda, że tam w biodra pójdzie, ale myślę, że to było takie dość dietetyczne, także nie zostało w biodrach. Moi domownicy są tacy otwarci na takie jakieś tam nowości, także no, smakowało im to, tak. Nie wszystkie przepisy wypróbowałam, ale myślę, że tak powoli to tak zacznę właśnie wcielać to życie, no i wystawne przyjęcia robić. No to w takim razie już czuję się zaproszeni, telewidzów też zapraszamy. Dietetyczne, także myślę, że z talerzy będzie wszystko zmiatać. Z tego co mi wiadomo, pani z kuchnią jest związana. Jeszcze na kurs gotowania? No jak to tak? Ale to było lata temu. Lata temu, ale to są takie rzeczy, których się nie zapomina. No, ja już zapomniałam. Czego można się nauczyć na takim szkoleniu? No dużo rzeczy nowoczesnego, tego gotowania, przyrządzania. I faktycznie to są dietetyczne rzeczy? No raczej chyba nie. No nie powiedziałabym. Jednak nie. Ale smaczne? Nie. Bardzo, bardzo. Miła atmosfera. No powinno być więcej takich spotkań. My oczywiście dalej to przekazujemy w pracy. To nie jest to, że tylko dla siebie. Rozszerzamy to. Kurs zdrowego żywienia jest formą zajęć organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i prowadzonych przez Beatę Węgrzyn, wykwalifikowanego kucharza. Panie odbyły 5 spotkań, podczas których poznawały tajniki zdrowego odżywiania. Nauczyliśmy się tutaj dużo. Znaczy, że nie umiała pani gotować wcześniej? Znaczy, umiałam, ale takich nowoczesnych dań po prostu. Także no, udoskonaliłam to, co umiałam po prostu. Tak mogę to nazwać. A jak pani wrażenia po tych spotkaniach? Czego się można nauczyć tutaj? No dużo się można nauczyć. Nauczyłam się bardzo nowoczesnych, takich jak sałatki, w całkiem inny sposób robione. Wszystko i dekoracji tak można się innej takiej nauczyć. Jak się widzi wzrokowo, to całkiem inaczej. No właśnie to wszystko dzisiaj można kupić książkę kucharską, można poszperać w internecie.
No tak. W telewizji jest bardzo dużo programów kulinarnych. No tak, ale to dużo jak się widzi, wzrokowo jak się widzi i uczestniczy się w tym i pomóc właśnie, jak się pomaga. I tutaj inaczej. Taka miła atmosfera właśnie z dziewczynami, zupełnie jest inaczej, tak. Pani 18 lat już skończyła i gotować na pewno umiała. Oj, dawno, wcale tego nie widać, 22. Czy faktycznie kobieta gotować uczy się całe życie? Całe życie, no bo chcąc urozmaicić te nasze jakieś posiłki domowe, to musimy szukać tych nowości, prawda? No i taka monotonia to chyba nie jest skazana. Tak jak czasami mój syn mówi, mamo, ty to tylko na święta potrafisz 3 placki jednakowe zawsze piec. No bo oczywiście to są, piecze się takie sprawdzone, żeby akurat na ten moment wyszło wszystko dobrze. Ale tutaj, no naprawdę, nie żałuję, że jestem. Przede wszystkim bardzo miło. Szkoda, że tak krótko to było. Także jeżeli ktoś będzie miał okazję i załapie się, bo tutaj też problem się jest zapisać, bo bardzo dużo popularnością się cieszą te edycje. Także no, polecam każdej pani. Naprawdę. I przede wszystkim można tutaj czas spędzić miło, poznać jakieś tam nowe koleżanki. No i przede wszystkim nauczyć się tego dietetycznego pożywienia, znaczy gotowania. Wrażenia bardzo fajne, a szczególnie pani Beatka nam takie serwuje dania, które możemy wykorzystać w domu. Ja na przykład już to wykorzystałam. Goście moi byli bardzo zadowoleni, a szczególnie te pizze, tarty, no i takie słodkie dodatki. Mrówka już otwarta. Wstęgę przecięto 4 października. Mrówka to sklep z branży Dom i Ogród. Długo oczekiwana przez mieszkańców Kraśnika inwestycja wreszcie otworzyła swoje podwoje przed klientami. W Mrówce można kupić wszystko to, co potrzebne do budowy czy wykończenia domu. Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. Mrówka już otwarta. Wstęgę przecięto 4 października. Mrówka to sklep z branży Dom i Ogród. Długo oczekiwana przez mieszkańców Kraśnika inwestycja wreszcie otworzyła swoje podwoje przed klientami. W Mrówce można kupić wszystko to, co potrzebne do budowy czy wykończenia domu. Inwestorem jest firma Transpol z Dzwoli, która posiada już mrówkę w Janowie Lubelskim. Kraśnik liczy ponad 35 tysięcy mieszkańców i niewątpliwie taki market budowlany znajdzie swoich zwolenników. W sklepie o powierzchni ponad 2000 m2 z dużym parkingiem na ponad 100 samochodów pracuje 25 osób. Pierwszego nacięcia wstęgi otwierającej obiekt dokonał klient, który już od godziny 7 rano czekał na otwarcie. Dziękuję bardzo. Obiekt został poświęcony przez proboszcza z parafii Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku, a wśród zebranych gości obecny był m.in. burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być podczas otwarcia tego obiektu. Gratuluję właścicielowi. Mam nadzieję, że dzisiaj już po tym poświęceniu będzie służył mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom Kraśnika, że będziemy... Cieszę się, że stworzył nową przestrzeń handlowo-usługową tutaj, że wpisze się na stałe Mrówka w krajobraz wszystkich sklepów w Kraśniku. Życzę powodzenia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan Mirosław Włodarczyk, burmistrz miasta Kraśnik. Dziękujemy panie burmistrzu za te dobre słowa. Na tłum klientów, którzy przyszli na otwarcie mrówki, czekał szereg atrakcyjnych promocji i okazji. W dniu otwarcia przeprowadzono liczne konkursy z nagrodami. Czy spodoba się pani w ogóle sklep? Podoba, sklep mi się podoba, tak jest. Często pani będzie tu robiła zakupy? No na pewno. Zrobiła pani zakupy, jak ceny? Ceny konkurencyjne. Bardzo. Konkurencyjne, tak. Czy pani uważa, że taki sklep, taki market jest w Kraśniku potrzebny? Tak, potrzebny. Ale nie tylko zakupy były magnesem przyciągającym na otwarcie mrówki. Był szereg stoisk producentów, przy których można było zaczerpnąć fachowych informacji, porad czy chociażby były obecne gwiazdy telewizyjne, na przykład pies reklamujący farby Decoral. Kiedy rodzice w szale zakupów przemierzali alejki z towarami, dzieci mogły do woli zająć się sobą na placu zabaw, a towaru na półkach nie brakuje.
Kiedy już szaleństwo zakupów ucichło, w Mrówce nadal było głośno. Wszystko to za sprawą grupy Inoros. Ale zanim koncert, wcześniej wręczono PlayStation klientowi, który w dniu otwarcia zrobił największe zakupy. Państwa wynik paragonowy to 2037,36 zł. To była najwyższa kwota zakupów zgłoszonych dziś do godziny 17. Tak więc gratulujemy Państwu serdecznie. Pan Stanisław Gzik przekaże Państwu nagrodę. Jest to wysokiej klasy konsola PS4 Sony, czyli PlayStation. I...